Na początku prezydent Jerzy Łużniak skomentował jeden z naszych ostatnich materiałów, w którym poinformowaliśmy o tym, że konserwator nie zgodzi się na budowę palmiarni w planowanym przez miasto kształcie. Na dowód tego przedstawiliśmy wypowiedź samego konserwatora oraz jego opinię, którą miał otrzymać także jeleniogórski magistrat. W trakcie konferencji prezydent Jerzy Łużniak posłużył się tym samym dokumentem, jednak starał się udowodnić, że opinia była pozytywna dla miasta. Oto ten dokument, publikujemy go w całości, podobnie zresztą jak ostatnim razem. Jak widać, podkreślone, czyli najistotniejsze są dwa fragmenty. Ten pierwszy prezydent Jerzy Łużniak przeczytał. Pominął za to ten drugi, o wiele dłuższy, znajdujący się na końcu dokumentu, gdzie jest napisane o braku pozytywnej opinii. Proszę zobaczyć. To ja nie wiem, czym ja zasłużyłem sobie, żebyście napisali, że ja okłamuję mieszkańców. Jest pozytywna opinia? No, końcówka musisz czytać. Ale że co, że stanowiący załącznik i... Jeszcze nie częścią przeszkloną, tymczasową otwartą pergolą, budową tężni, przeszkloną. Nową koncepcją jest zmieniona w stosunku do koncepcji zaopiniowanej pismem z dnia w tym zakresie obniżenia. A słyszał pan prezydent wypowiedź pana konserwatora, bo my tam nie dopuściliśmy się żadnego nadużycia. Przypomnijmy tę wypowiedź jeszcze raz. Koncepcji, którą nam przedstawiono, czyli jakby niewielkiej palmiarni z budową pergoli, takiej akceptacji nie było i nie będzie. Nie? Pan konserwator jasno i wyraźnie powiedział, że w tym kształcie palmiarni nie zaakceptuje. A czyli ta informacja, która tutaj jest... Nie, tam jest też zawarta informacja, panie prezydencie. No, powiem tak, ja nie będę dyskutował z panem, ja swoje zdanie powiedziałem. Jednak i tak rozmowa na ten temat po chwili straciła na ważności, ponieważ prezydent Jerzy Łużniak poinformował o tym, że... Prawdopodobnie nie będziemy tej palmiarni robili z tego względu, że oferty, które zostały złożone, znacznie przekraczają wartość tego obiektu. Za 17 milionów złotych ale to ja przypuszczam, że te firmy, które składały, to tylko po to, żeby złożyć i nic więcej. Teraz pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie w kontekście niedoszłej budowy palmiarni. Co z dofinansowaniem z Polskiego Ładu? W końcu chodzi o 5 milionów złotych. Prezydent Jerzy Łużniak nie ukrywał, że chciałby przeznaczyć je na inne zadanie w Cieplicach. Jakie? Tego pomimo pytań dziennikarzy już nie powiedział. Będziemy chcieli któreś z zadań realizowanych w Cieplicach na te środki zamienić na przykład część środków, tych, które mamy jako własne środki, uzupełniając środkami zewnętrznymi, bo praktycznie prawie, że każde zadanie, które realizujemy, jest zadaniem realizowanym ze środków zewnętrznych z uzupełnieniem naszych środków.